No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Stainless Steel Kampanię Norweska, która niesamowicie mi się podoba. Powiem wam, że jakiś taki, faktycznie, no ta kampania ma taki zajebisty klimat, że strasznie mi się to podoba. Mimo, że jest taka dość leniwa, jest spokojna, prawda? Nie dzieje się w niej jakieś masakrycznie dużo. A w sumie nawet nie obraziłbym się, gdybyśmy... tego dyplomatę... Jeszcze jednego dyplomatę bym chciał sobie zakupić, bo może udałoby się przekupić te siły, wiecie? To byłoby całkiem sympatyczne. Żeby ich przekupić, tak, właśnie, niech pracują dla nas! Jak to Skaveni by mówili. Okej, tutaj jednego szpiega sobie dajemy. Tu myślę, że postawimy kolejnego. Albo nawet jeszcze nie. Inaczej, wrócisz tam, skąd przyszedłeś. Tutaj trochę dalej, dziękuję bardzo. Więc tak, doszliśmy w ostatnim odcinku do wniosku, że nasi podstawowi wikingowie raczej średnio się nadają do walki z, no, wrogimi, dość dobrymi oddziałami, z uwagi na to, że mają gówniane statystyki i są nawet gorsi od podstawowych włóczników. Mają co prawda niezły atak i szarże, ale nie wytrzymują zbyt długo i może być to właśnie problematyczne. Jaką w ogóle mają morale? Może szarować bez rozkazu, premier walki w śniegu lub w lesie lub w śniegu. Przydałby się jakaś informacja o tym, jakie są morale i tak dalej. Zobaczymy, czy w ogóle damy radę przed nimi uciec. Mi się wydaje, że damy radę, ale to jest, wiecie, wszystko takie gdybanie. I co powinniśmy jeszcze zrobić, to właśnie dosłać posiłki z Kalmaru. Zatem weźmiemy sobie już może troszeczkę lepsze jednostki, czyli na przykład wszystkich tych toporników byśmy sobie zabrali. Razem z dowódcą. Pięknie. I wysyłamy ich oczywiście tutaj. Pięknie. Razem z armią posiadającą pizdylion zabójców, szpiega i tak dalej. Świetnie. Właśnie o to chodziło. Będziemy tam nawracać na naszą wiarę. I to by było chyba na tyle w tej turze. Nie chcę farbować aż tak dużo nowych jednostek, wolę wykorzystywać to, co po prostu mamy. O, proszę, proszę, dzień dobry. No to przyszliście po śmierć, tak naprawdę. Bardzo się tego powodu cieszę, witamy w naszych szeregach kolejnych dusz, które dołączą do świata nieumarłych. Tam jeszcze jakaś flota szkocka jest, się pokazała. No i teraz mi przynajmniej komputer pokazuje, co się dzieje, prawda, w okolicy. Fajnie, fajnie, że to zaczęło działać, bo w poprzednim odcinku, pamiętacie, nie działało, w ogóle nic nie pokazał. A jednak... Nie umieszczam tych szpiegów tutaj bez powodu. Chętnie bym widział, jakie są ruchy wojsk, agentów i tak dalej, przynajmniej tych, których widzimy oficjalnie. No i jeżeli się pojawiają chociażby floty wroga, tak jak angielska i tak dalej, no to to też jest przyczyna, dla której chciałbym widzieć, co już chociażby wybrzeże tutaj Francji dzisiejszej. No i mamy też taką uroczą nadzieję, że papież nie przyczepi się do naszej wojny ze Szkotami. A może już się przyczepić. Fajne są też te utwory muzyczne. No i patrzcie, patrzcie, jednak będą chcieli nas ścigać. Dobra, to my się zapakujemy w takim razie do okrętu. I to co robimy, to po prostu podpłyniemy sobie gdzieś tu. Wow, te okręty nawet są tak dobre, że suną po mieliźnie. Tutaj widzę, że wrócili. Chyba nie będą postępować dalej, bo ściągniemy tutaj dość spore siły, słuchajcie, i wyprowadzimy atak na Nowogród. Ja chcę zająć Nowogród i na pewno będę chciał uczynić to niedługo, więc wyprowadzimy ten atak i będziemy takim tutaj stale rosnącym zagrożeniem, albo możemy zająć Królewiec. Tutaj te dwie osady to dość takie zacne miejscówki dla Polaków, którym im oddaliśmy. Zaczniemy sobie jeszcze w Bergen. Bergen ciekawego, w Lund mamy nowy port. Fajnie, zaczęły przynosić dość duże tutaj, jak widzicie, pieniądze, każda z tych osad. I co byśmy chcieli zrobić? Jakie mamy z korupcją? Jak dużo mamy korupcji? Nie mamy korupcji! O panie, ale zajebiozę. Jak nie ma korupcji, to po prostu coś cudnego. Coś cudnego. 1,5% na plusie. Tawernę moglibyśmy większą zrobić, dwupoziomową. Ja mógłbym zrobić rynek. Tak, pieniądze są już całkiem niezłe. Zrobimy sobie tutaj, słuchajcie, klasztor. W Lundzie. W Kalmarze natomiast stajnie rycerskie. I w Uppsali możemy nowe rzeczy pobudować. Na pewno będzie to port.
Na pewno będzie to kościół, na pewno to będzie huta, na pewno to będzie rynek. Tutaj do ratusz do zwalczania, no, powiedzmy, nieścisłości podatkowych, nazwijmy to w ten sposób. I w następnym, w następnej kolejności prawdopodobnie może farmy. O, w ten sposób tak sobie ustawimy tutaj już. Będziemy wiedzieć, co tam budować po kolei. Ready to ty stoisz na wystarczającym miejscu. Tak, tutaj są jacyś agenci, w ogóle gdzieś zwerbowani. Chodzi mi oczywiście o kupców. Nie możemy mieć żadnych nowych, ale wolę sobie jeszcze przejrzeć te osady i sprawdzić, gdzie ewentualnie jakiś kupiec jest, którego wcześniej nie przemieściłem. Kardynał nominowany. Z papiestwa. No słuchajcie, wykorzystajmy tutaj w takim razie tą armię prostszą. Szpiega przestawimy sobie tu. Pięknie. Tutaj w zasadzie jesteśmy niedaleko już rozpoczęcia inwazji na Edynburg. To by było całkiem przyjemne, gdyby się to udało zrobić w tej turze. Albo nie, w tej turze na pewno nie, ale w następnej to super. Mamy kupca, świetnie. Dobra, ten kupiec. To jest kupiec czy dyplomata? A to jest dyplomata. Dobra, spróbujmy przekupić tych panów. Ile byście chcieli? Czas rejected, no to zginiecie. W takim razie dziękujemy za kooperację. O, i teraz tak. Mamy tutaj flotę angielską i flotę szkocką. Najpierw zaatakujemy tutaj. Do widzenia. Teraz prawdopodobnie wyrzucimy sobie dyplomatę gdzieś tu. Zaatakujemy Szkotów. Do widzenia. I porozmawiajmy z Anglikami. Na temat ewentualnego... O! Zawieszenia broni. Fantastycznie. Czy byłbyś w stanie mi za to zapłacić? Ewentualnie przyjąć prawa handlowe. Dokonaj pojedynczej wpłaty. Przypuśćmy, że chciałbym za to 1000. Może nawet da się więcej uszknąć. Przypuśćmy 3000. Okej, 3000 florenów. Albo jeszcze zobaczmy inaczej. 2000 florenów. Nie chciałbym cię, wiesz, przesadzić. Dobra, spróbujmy 2000 bezpiecznie. Zaakceptowali, fajnie. Więc skończyła się wojna norwesko-angielska, którą de facto Anglicy sami wypowiedzieli i stracili praktycznie całe królestwo na tym. Prawa handlowe. Nie jest to błąd. Zyskamy na tym oboje. Sojuszu raczej nie będziemy zakładać. No właśnie, Demendik, nie ufają nam. A jesteśmy w ogóle bardzo niewiarygodną frakcją. An honor and a pleasure. Okej, no to tak. Przeciwko Anglikom się już względnie nie mamy czego obawiać. Względnie, bo oczywiście te wszystkie zawieszenia broni i tak dalej, no to podlegają czasami dość takiemu gównianemu przeliczeniu przez komputer, który może wam po prostu powiedzieć, że i tak ma was w dupie, bo i tak was zaatakuje, nieważne, że podpisaliśmy tam traktat pokojowy. To po prostu niemiarodajne jest. O, świetnie. I teraz mamy, słuchajcie, możliwość właśnie wyjścia stąd całą armią. Galway trochę się tutaj niepokoi, ale zbudujmy im kościół i będą zadowoleni. No i płyniemy teraz całą tą flotyllą aż tutaj. Trochę nam to zajmie, ale będzie warto, bo atakujemy Szkocję w sumie już kilkoma armiami. Przy okazji... no spróbujmy ich tutaj zaatakować. Pięknie. 1:1. Dużo katapult, trochę jeźdźców i dużo milicji i trochę górali. Górale są porównywalni z naszymi wikingami. Ale mają też szlachciców walczących w zwarciu dwuręczną bronią. To jest fajny oddział. No dobra. Tak naprawdę mają przewagę w artylerii. W jeździe niekoniecznie, w piechocie też niekoniecznie. Okej, okay. Zaczynamy. Nie zapisałem gry. Mam nadzieję, że przez to się nie wyspię. Dobra, rozpocznij rozmieszczanie, jak zawsze. Jeszcze co robimy, to artyleria automatycznie z przodu. O, tu się ładnie rozstawili, powiem wam szczerze. W ogóle fajnie wyglądają te jednostki z mieczami. Naprawdę ładnie. Dobra, gdzie jest nasza... Okej, ja bym chciał was w jednej linii najlepiej. Stawcie się coś takiego, nie uciekajcie. Oho, tu mamy jakby posiłki, może być troszeczkę bardziej na flankach. I tak jak konnica nas zaatakuje, to dostaniemy raczej w
tiry, ale weźmiemy sobie tak, generała razem z tym i druga flanka, no to będą te niedobitki z ostatniej bitwy. O czym? Tylko bez was. Wszyscy mają stanowić grupę. Pięknie. No i myślę, że słuchajcie, będziemy postępować. Tutaj będziemy atakować agresywnie. Zresztą wróg prawdopodobnie tak samo. To raczej nie będzie spokojna bitwa. Okej. Chciałbym, żeby jazda jak najszybciej zajęła miejsca za nimi. Pauza. I teraz tak. Wystrzelacie tutaj, tutaj. Nice. Też fajnie wyglądają, jak dwie takie armie po prostu ruszają na siebie z kopyta i starają się rzucić sobie wzajemnie do gardeł. Pięknie. I atakujemy go artylerię. W pierwszej kolejności. Dowódca, ciężka szarża. Dziękuję. Powinniśmy ich raczej złamać. Bez najmniejszego problemu. Bardziej, że tutaj ta właśnie szlachta zostaje już rozbita przez naszą konnicę. Pięknie. Więc wspomóżcie ich. I niech nasze oddziały przestaną już strzelać. Bo teraz zaczną ranić tylko i wyłącznie swoich. Dobra. Uciekajcie. Tutaj możemy teraz zaatakować. Tak samo tutaj. Tutaj po prostu jazda się zbliża niebezpiecznie. Do nas. Ciężka jazda. Ścigać ich. No i tutaj cały czas tych szlachciców będzie trzeba pokosić. Tak, tak. Te wszyscy na tych. Pięknie. Z tej strony trochę przegrywamy. Wróćcie się. Na pole bitwy. Ty możemy im pomóc. No i jeżeli damy radę ich zatrzymać, to przez chwilę musimy zwalczyć tutaj chęć, wiecie, mordercze chęci ostrzału. Skupić się raczej na walce w zwarciu. Generał do tyłu. Pięknie. Z tej strony. No co z tego, że stracili połowę ludzi, skoro jeszcze mają dużo ich. Okej, koszt w ludziach będzie duży. Nie da się ukryć. Gdzie są moi te doborowe oddziały? The enemy general lies dead. Pięknie. Sent the core to hell. Dobra. To, że generał przeciwnika nie żyje, to jest najlepsza informacja. Udało nam się złamać w takim razie. I teraz wszystkie oddziały strzeleckie chciałbym, żeby atakowały tutaj generała. Pięknie. Okej, wy pomóżcie tutaj. Poniesiemy ciężkie straty, ale należy też pamiętać, że to jest jednak armia taka śmieciowa. The enemy army runs. We must pursue and hunt them down.
Żeby uda się ich jeszcze odciąć. No i pięknie. Dwie jednostki stracone. Sporo uszkodzonych, ale będzie, słuchajcie, przynajmniej co zostawić w Edynburgu po jego zdobyciu. I chyba musimy przestać werbować te jednostki, bo one już nie nadają praktycznie do niczego. 610 straconych. Oni są niewiele lepsi od chłopów. Albo najsłabszej milicji miejskiej. No tutaj robimy stracie akurat. Teraz podejdziemy tutaj, zablokujemy port i myślę, że możemy od razu zaatakować też w tym miejscu. Nie wiem, czy będziemy damy radę szturmować. Nie damy rady właśnie szturmować. Zwłaszcza, że w mieście są obrońcy. Dobrze, no to w takim razie zrobimy to w ten sposób, że my sobie... Tak, zbudujmy sporo drabin, choć nie drabin, słuchajcie. Myślę, że nawet będą te wieże oblężnicze. Później dołożymy drugą armię, która będzie tutaj eliminować prawdopodobnie tych. No i przelecimy się od razu na tamtą stronę. Przy okazji zabieramy ich w następnej turze i Inverness będzie też kolejnym naszym celem. Ok, teraz doszkalamy jednostki. I pytanie, czy tu są rzeczy, które na przykład jeszcze się gdzieś nie budują, na przykład? Raport z rekrutacji mamy w Londynie, zabójcę, dyplomatę, to już mieliśmy. Tego zabójcę z Londynu, to ja bym chętnie wysłał może w jakieś inne miejsce i prawdopodobnie będzie to... Czy ja chcę dla Anglików? Nie, chyba w zasadzie to nie jest konieczne, żeby na Anglików go wysyłać. Może uda się, żeby on potrenował sobie na tym najemniku. Pięknie. W Londynie trzeba będzie przetrenować tą flotę, już się tym zajmujemy. Fajnie, też jest ok. Tu widzę, że nie ma żadnych jednostek już szkockich. Słuchajcie, prawdopodobnie papież nie pozwoli zniszczyć Szkotów do końca. Możemy dostać tą informację o tym, żeby przerwać działania zbrojne przeciwko tej frakcji. Bo w innym przypadku może być ciężko. Ale to by było chyba na tyle. Co najwyżej możemy przejrzeć jeszcze naszych zabójców, których mamy i misję, jakie im powierzyliśmy. Tego co kojarzę, gdzieś tutaj jeden szedł chyba, albo nawet był w Nottingham, no właśnie. Niestety był w Nottingham. Idziesz tędy. Mamy tutaj dowódcę jednego. Tutaj mamy kolejnego. I nie wiem, czy to jest jeszcze jeden. Zobaczmy, czy to jest... To jest Fraction Head, to jest następca tronu. Tutaj mamy generała, więc tu prawdopodobnie w Inverness może być przywódca frakcji. Nie, generał i przywódca frakcji prawdopodobnie mają tutaj dwóch generałów. Myślę, że to tak będzie działać. Dobra, koniec tury. Raczej nic sobie z tego nie zrobię, że grozi mi ekskomunika. Bo sądzę, że w tej turze papież się już do nas zgłosi takimi pretensjami, żeby jednak zaprzestać tych działań wojennych. Zobaczymy, ile lat ma nasz przede wszystkim przywódca frakcji, bo może się okazać, że nadal mamy tego naszego przywódcę, starego już, który wykorkuje za chwilę, więc to by nam pozwoliło wytrwać dość długo. Natomiast Niemcy na razie o dziwo nie planują zająć naszych miast przy wejściu do Skandynawii. To mnie za to strasznie interesuje, dlaczego tak się dzieje, że Niemcy nie wykazują nami zainteresowania. Muszą mieć naprawdę sporo na głowie, bo zazwyczaj to jest frakcja niesamowicie ekspansywna, która szybko dąży również do zajmowania północy. Mówię oczywiście o Imperium. Dobra, mamy nowego. No i mamy misja nieudana. Assassination, no trudno. Na szczęście jeszcze papież się, słuchajcie, do nas nie zgłosił i to jest fajne. Dobra, kandydat do adopcji. Względnie zdrowy, będzie miał dzieci. Ma on militarny umysł, raczej wojskowy. Okej, okay. Bierzemy go. Gdzie ty jesteś? Artus. Okej, okay, w Artus jesteś, tak? Dobra, dajcie mi go. Tutaj damy drugiego jeszcze sobie. Musimy troszeczkę porozsyłać. Tutaj jest zarządca, tutaj też jest zarządca. W Kalmar nikogo nie ma. W Wisby, Uppsala.
Oslo. Jednego wstawimy sobie do Oslo, co to jest? Nie, no serio? Kalifat? Oni byliby dobrymi generałami faktycznie. Tylko na razie no, nie ma co ich przesyłać na front. Bo aż tak konfliktu za dużo nie mamy. A tutaj na spokojnie sobie damy radę z ogarnięciem całej tej sytuacji. Lepiej wpływamy tu, pięknie. Dobra, dołączcie. I pytanie, czy ja chcę ich przetrenowywać, czy po prostu sobie połączyć? Bo mamy tutaj całe zaplecze, które będzie już dużo, dużo, dużo silniejsze. Połączmy sobie floty. Dziękuję. I co możemy tutaj dołączyć? Uchu. Na pewno weźmiemy sobie najemników, bo oni mi zżerają tylko pieniądze. Mógłbym tych norskich łuczników sobie przetrenować, czyli wyślemy ich z powrotem. Tutaj do Kalmar. No i nie wziąłem tej katapult, niestety. Mój błąd. A tutaj zrobię sobie po prostu połączenie zwykłe, zwykłych oddziałów. Wejdziemy do Turku i postaramy się przeszkolić wszystkich. A ci tych zostawimy jako garnizon zamkowy prawdopodobnie. O, i konni łucznicy. Nowość. Tego tutaj nie było wcześniej. Digifty Square, czy my chcemy tutaj lepsze miejsce werbunku? Myślę, że nie. To, co mamy aktualnie, nam wystarczy. Na wyższym poziomie będziemy mieli mieczników i prawdopodobnie kogo jeszcze? A, patrzcie, to też zależy od regionu tak naprawdę. Więc powiedzmy, że jazdę sobie poprosimy, żeby tutaj były możliwość szkolenia jeźdźców. Więc tak, Artus, mamy bibliotekę, fantastycznie, więc od razu karczmy na wyższy poziom, podnosimy. Oslo zbudował się kościółek. Może być? Ile mogę mieć darmowych jednostek? 3. No to jeszcze jeden taki oddział. Nottingham. W Nottingham co tu powstało? A, piekarnia. No dobra, czyli wzrósł nam tutaj przyrost populacji. No i to jest bardzo fajne. Słuchajcie, ale żeby to zwiększyć, żeby jeszcze szybciej tutaj rosła populacja, to my sobie powiedzmy, postawimy na pewno kaplicę, większą, małą kapliczkę, a później zrobimy farmę. W Jorku sieci kopalń, które dają już dużo więcej. Więc w Jorku zbudujmy kościół. Większy. Hutę. Mamy już troszeczkę korupcję, więc wybudujmy ratusz. Może nawet ratusz przed hutą. W ten sposób to zrobimy. I w Turku możliwość werbowania jednostek strzeleckich. Fajnie. Podstawowi, bo podstawowi, ale zawsze coś tam będzie. Będzie możliwe do zrobienia. Ok, w Kalmar natomiast. Dwa oddziały możliwe do werbunku norskich łuczników. Nie, nie będziemy tego robić. Zabierzemy tylko te katapulty, bo niestety, ale przez swoją nieuwagę nie zrobiłem tego wcześniej. No świetnie. Kto został zwerbowany albo przetrenowany? Głównie trwał trening. Ok. Więc teraz tak. Teraz musimy wyrzucić jakoś tych. Tą szkocką armię. Świetnie. Próbuj zaatakować nocą. Nie chcę posiłków. I tutaj już nie ma niczego ciekawego, co mogłoby nam jakoś specjalnie zagrozić. Zwłaszcza, że mają też tylko jeden oddział kuszników, więc prawdopodobnie będą wykazywać chęć dojścia do nas. Dobra, my ich zmiażdżymy i wyślemy, powiem wam szczerze, nawet tą naszą prostszą piechotę, trzymając wikingów z dala. Dobra, nie wchodzić do tej bitwy, nie potrzebuję ciebie. Okej, zróbmy save'a. Trwa kolejna. Jeszcze mały reset, żeby na pewno się nie pojawił. Wtedy zaszarżujemy już na Edynburg i od razu pójdziemy do portu, zwerbujemy jedną załogę okrętu najemników, a następnie zrobimy desant na północ. Dobra, rozpocznij rozmieszczanie jak najbardziej. Fajna mapa, przyznaję, i mamy dobre wzgórze nawet do ewentualnej zabawy. Możemy sobie kuszników w ten sposób rozstawić, świetnie. I mamy tak, pierwsze jednostki. I ja się zastanawiam nad tym, żeby może tych naszych wikingów poustawiać, ale na flankach. Oni będą flankować i starać się dokopać przeciwnikowi, jak tylko się da. Bierzemy naszą jazdę.
rozstawimy ich sobie w ten sposób, że po tej stronie na wzgórz, nawet nie, wszystkich weźmiemy, słuchajcie, na jedną flankę. Po prostu będziemy ich później wykorzystywać i okrążać. No i mamy lekką piechotę i lekka piechota również na daleką flankę do szybkiego skrzydlania przeciwnika. A nie uciekajcie. Pięknie. I rozpoczynamy. Jest na wzgórzu. Teraz pytanie, czy on będzie chciał przyjść do nas? Prawdopodobnie. Może nie chcieć przyjść. A nasz sojusznik czeka, nie wchodzi na pole bitwy. A on dostał głupawki. Albo się stara, nie wiem, jakoś rozmieścić sensowniej. Dobra, dostał głupawki. Postaram się trochę do niego zbliżyć. Jazda na prawą flankę naszą. No nie wiem, czy coś wskuramy w sumie przy tym kącie ostrzału. Jak na złość akurat celują we wszystko, tylko nie w nich. Rewelacyjnie po prostu. Dobra, tutaj strzelać. O, dziękuję bardzo. Może tutaj. Wyślemy w takim razie jeszcze te oddziały na tą flankę. I sądzę, że podejdziemy troszeczkę naszymi włócznikami. I ci tak samo na oddzielnie. Tutaj przerzucimy. Dobra, ta bitwa naprawdę... Nie lubię takich bitew, w których przeciwnik nie za bardzo zastanawia się, co on ma zrobić. Co ja mam takiego zrobić? Aby tutaj cokolwiek zrobić. Skończenie na tym, że zgnieciemy po prostu jedną szarżą. Czy on się wycofuje poza mapę? To tak może wyglądać. Czyli oddajesz mi miasto, tak? No najwidoczniej tak, wycofuje się. Podjął decyzję, że nie będzie walczył. Trochę jednostek stracił. To jest mądra decyzja, bo on naprawdę nie był w stanie tego wygrać. All civilized peoples will be awed by the victory. Zaczęło się 12 żołnierzy. Od ostrzału. Mało. Ale zawsze 12 więcej niż 0. The enemy lies defeated. Pięknie. We are victors. I chyba kupił sobie tym jeszcze jedną turę. Leave your mercy behind. No właśnie, bo zobacz, teraz jest 4 do 3. Ma tutaj posiłki. Ja jestem w sumie ciekaw, jakby to wyglądało, gdybyśmy zrobili to na automacie. No oczywiście, widzicie to? To jest po prostu, ten algorytm jest posrany. Inaczej tego nie nazwę. Absurd, absurd, jeszcze raz absurd. Myślałem, że wycofać trochę dalej pod mury, a niestety jesteśmy teraz też przyblokowani tym, że jakby miasto, ten okręg, w którym wpływ miasta sięga, chodzi mi no o to, co mamy dookoła, na przykład tylko uniemożliwia nam podejście dalej, mimo że jest oblegane. I to mnie, i takie rzeczy mnie też ostro wkurzają w tej grze. Tutaj w takim razie przygotujemy sobie jeszcze troszeczkę więcej tych jednostek. Może kilka też drabin albo taran. Nie. Dobra, to oblegamy. Mur zwrócił się na imników. Ale tego robić nie będę.
Ciekaw jestem, czy mógłbym przekupić miasto. Albo zostań wasalem. Nie. Szkoda. Bo to może by wam się nawet opłaciło. Okej, okay, jesteśmy teraz w stanie stąd wreszcie wypłynąć. No to na północ prosimy. Dobra? I to by było chyba, słuchajcie, na tyle. Ta flota tutaj tego kalifatu mi się trochę nie podoba. Nie wiem, po co oni tu płyną. Czy oni odkrywają cokolwiek, bo nie transportują niczego. A może być tak, że oni będą chcieli nam po prostu zrobić małego psikusa, słuchajcie, i sprawić, żebyśmy stracili handel. Nie wiem, czy ja podpisałem umowę handlową z kalifatem. To jest pierwsza rzecz, która idzie do sprawdzenia. Dobra, papasajt, krzyżowcy, kalifat. Mamy prawa handlowe jednak podpisane. No dobra, to ja chyba podpisałem ze wszystkimi frakcjami. Mi się wydaje. No dobra. Czyli będziemy mogli chyba sobie zakończyć tutaj turę, słuchajcie. Bo nic więcej tak nie wskuram. Cieszę się z podpisania tego rozejmu z Anglikami. Anglicy i tak mają gigantyczne siły. Powiedział mają raz, choć mają też sporo prowincji. Dwa zamki i dwa miasta. To nie jest słaba flota. To nie jest słaba jakby siła. Trzeba by się z nimi liczyć w przyszłości. Więc nie jest też powiedziane, że zwerbujemy też jedno dodatkowe okręt. Nie jest też wcale powiedziane, że oni nie będą już nic znaczyć w tej kampanii. Dobra. Udało się go załatwić. Myślę, że trochę podlewelujemy. I przy okazji tutaj tak samo, jeżeli udałoby się załatwić tego kapitana, to super oczywiście, nie? I kończymy to. No i teraz wstrzymają kciuki o to, żeby papież się nie wkurzał. Sultan nie żyje. No i mamy jakąś misję, nowa misja. Prawda, jedna z nich jest od papieża. No właśnie. Zostanie nas nałożona ekskomunika, jeżeli się... Ale tylko 3 tury. Ciekawe, czy to podlega też temu, że oblegamy wroga. I mamy przejąć... co? Tak, mamy przejąć dobra kupca. No to będzie trochę trudniejsze. Chyba, że udałoby się go załatwić. Oczywiście, że nie. Bo po co? No to zabójca na tą stronę. Dobra, kto jest naszym królem aktualnym? Sześćdziesięciosiedmiolatek. A gdzie jesteś? A, płyniesz na wyprawę. Właśnie przeciwko Szkotom. Gdzie co? Czy my ryzykujemy ekskomunikę? Greetings to the Kaiser's allies.
Confused, Sadik? W sumie moglibyśmy, bo i tak nic nas tutaj nie blokuje, a pokonanie Szkotów i wyrzucenie ich z gry to byłby duża korzyść dla nas. Tutaj się kolejne werbują jednostki, musimy jak najszybciej to zrobić. 28% szans na to, że wejdzie szpieg do środka, nie? Niewiele daje. Najwięcej by nam dał po prostu wyrzucenie tej armii. Następnie szybkie przejście tutaj i zajęcie tej osady. Mielibyśmy całe Wyspy Brytyjskie. Moglibyśmy się śmiało już koncentrować na przykład na umocnieniu Winchester, umocnieniu Nottingham. Dwie pełne armie w jednym i w drugim zamku. I to by ochroniło Wyspy Brytyjskie. Natomiast prawdopodobnie wypowiedzielibyśmy już na pełną skalę wojnę Litwinom. Albo ruszylibyśmy tutaj, na Maurów i zajęli sobie pszczółek w Afryce. Dobra, sprawdźmy jeszcze budowlę na sam koniec. Co zostało zbudowane? Piekarnia. Jakie są potrzeby? Mamy lekką korupcję, słuchajcie. Zbudujmy sobie tutaj ratusz. Trzeba administrację poprawić. W Londynie natomiast mamy salę konsula. To może teraz z kolei biblioteka. W Winchester są farmy zbudowane, fantastycznie. No to możemy się już, powiedzmy, nawet skoncentrować na tym. Tutaj doszkoliłbym sobie akurat ten, tylko nie mogę kliknąć, oddział. Dziękuję bardzo. Crossbow na Levy Archers. Mamy tutaj kuszników? Nie, nie mamy kuszników. A, kusznicy byliby dobrzy. Dobra. Serio? Możemy nawet bibliotekę zrobić zamkową? Interesujące. Tak czy siak, zróbmy tutaj szkołę ucznictwa. Znaczy jednostki konne nie są naszą najmocniejszą stroną, więc na spokojnie będziemy starali się przynajmniej sprawiać pozory, że nam zależy. Jakie mamy też relacje z papieżem? No słabe, mimo że budujemy całą masę rzeczy, więc tak naprawdę nie ma to zbytnio znaczenia, czy będziemy mieli teraz ekskomunikę, czy nie. Dobra, ja się zgodzę już na tą ekskomunikę, trudno. Tutaj tak samo salę konsula, żeby trochę zmniejszyć koszty administracyjne. Bo ja potrzebuję tych miast, po prostu potrzebuję tych pieniędzy z nich. Więc tak trudno, jesteśmy ekskomunikowani. No i moi drodzy, w następnej turze bitwa z dobrze tą samą armią z poprzednio, tylko że ona jest doświadczona i może dlatego takie trudności nam sprawia. Więc stoczymy tą bitwę i od razu przejmujemy Edynburg, a następnie błyskawiczny atak tutaj. Więc do usłyszenia, do zobaczenia, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o ocenie filmu, dzięki serdecznie za to wszystko, co robicie, zapraszam do Patronite'a, no i na Face'a, hej, pa, pa!